Ja opowiem o kosmicznej katastrofie z planetami w tle i najpierw chciałem opowiedzieć o czymś, czego nie wiedzieliśmy, a już wiemy, a później przejdziemy do tego, czego jeszcze nie wiemy. I kiedy tak spoglądamy na nocne niebo, może się wydawać nam, tak jak ludziom przed wiekami, że to niebo jest takie wieczne i niezmienne i że takie pozostanie na zawsze, ale jak spojrzymy bliżej na każdą pojedynczą gwiazdę, to te gwiazdy rodzą się, żyją i kiedyś muszą umrzeć. Tak jak na przykład nasze Słońce za dokładnie 4,5 miliarda lat, to będzie, zdaje się, w środę, skończy swoje życie w postaci takiej gromady, nie gromady, tylko mgławicy planetarnej. Najpierw się rozednie do rozmiarów mniej więcej orbity naszej Ziemi, później odepchnie te zewnętrzne otoczki i zostanie biały karzeł, czyli taka węglowa gwiazda wielkości naszej Ziemi. Ale większe gwiazdy, cięższe gwiazdy, już mniej więcej tak od 8 mas naszego Słońca, kończą swoje życie praktycznie wszystkie w wybuchu supernowej. Po niektórych zostają gwiazdy neutronowe, a po niektórych czarne dziury, o czym tam kosmologowie wiedzą bardzo dużo. Ale nie każda katastrofa, a właściwie większość tych kosmicznych katastrof, tych końców życia gwiazd, nie prowadzi do śmierci, do unicestwienia, ponieważ większość takich właśnie kosmicznych katastrof przyniosła nam życie. To, jak produkowana jest energia wewnątrz gwiazd, to dobrze wiemy. Tam lżejsze jądra atomowe łączą się w większe, w cięższe jądra. Tam pewna różnica mas przetwarzana jest na energię, dlatego gwiazdy są tak gorące i świecą, ale później w ostatnich stadiach życia tych ciężkich gwiazd przed wybuchem supernowej tworzone są jeszcze cięższe pierwiastki, takie jak żelazo czy nikiel. Następuje proces supernowej czy wybuch supernowej i te wszystkie wytworzone atomy zasilają nasze życie. I my teraz, spoglądając na taki układ okresowy, astronomiczny układ okresowy, tutaj zaledwie tylko te ciemno-niebieskie i różowe elementy to są elementy, które mogły powstać inaczej niż przy końcu życia gwiazd. Pozostałe wszystkie zawdzięczamy gwiazdom, czyli możemy spokojnie powiedzieć, że te kosmiczne katastrofy dają nam życie, że wszyscy jesteśmy dziećmi gwiazd. Ale 1 grudnia zeszłego, tego nieszczęsnego 2020 roku, wydarzyła się inna kosmiczna katastrofa, najbardziej kosmiczna katastrofa zeszłego roku. Zawalił się radioteleskop Arecibo na takiej wyspie Puerto Rico na Morzu Karaibskim. I ta awaria, tak właściwie koniec życia tego radioteleskopu, no nie była tak spektakularna, jak tutaj widać na tym zdjęciu, mimo że jest to właśnie radioteleskop Arecibo, bo to zdjęcie to jest kadr z filmu o Jamesie Bondzie z GoldenEye, który w 1995 roku wszedł na ekrany kin i wiem, że nie wszyscy byli tak zapatrzeni w sam radioteleskop Arecibo, bo to był ten James Bond, w którym jego dziewczyna Izabela Skorupka, to była nasza dziewczyna Bonda, Polka, więc to chyba było bardziej fascynujące w tym GoldenEye, ale w innych filmach też te sceny z radioteleskopem wystąpiły. Tutaj pamiętamy tą scenę i nawet to, że to nie było tam kręcone, nie psuje nam tej wizji radioteleskopu Arecibo. On niestety 6 listopada urwała się pierwsza z lin podtrzymująca całość tej konstrukcji, tego oświetlacza, tak naprawdę tak to się nazywa, oświetlacz, czyli to jest odbiornik, w którym odbieramy dane radiowe. Jeszcze wtedy trwały próby na takie pomysły, badania, zbierano, jak go naprawić, jak go uratować, ale niestety 1 grudnia doszło do tego, co tutaj widać na filmie, czyli radioteleskop no po prostu się zawalił, nie było już dla niego żadnego ratunku. I ta czasza radioteleskopu wygląda inaczej niż ta, którą pamiętamy z Bonda. To jest kadr z innego filmu, to jest film Kontakt, w którym już występuje ta nowa czasza, lepsza. Ona zaledwie 2 lata później po Bondzie powstała i już tutaj mamy trochę inny wygląd tej czaszy radioteleskopu. To tak może taki trochę odejście od tematu w stronę kina, ale to ważne, żeby mieć takich astronomicznych celebrytów też wśród przyrządów astronomicznych. No nie tylko teleskop Hubble jest taki ważny. Teleskop Arecibo oczywiście pozwolił nam odkryć bardzo wiele rzeczy, rozwikłać bardzo wiele zagadek, na których odpowiedzi nie znaliśmy. Pierwszą może rzeczą, którą należy wspomnieć, jest to,
że nie, radioteleskopem nie obserwuje się tak jak teleskopem optycznym. To nie jest pstryk i mamy zdjęcie, to jest bardzo duża linia transmisyjna, po której i tak nie dostajemy zdjęcia, ale jeden punkt, jasność w jednym punkcie. No można z tego poskładać taką piękną mapę, która nijak się nie ma, znaczy jakoś się tam ma, ale nie przypomina tego, co znamy ze zdjęć nocnego nieba. No i pierwszymi zagadkami od tego, kiedy ten teleskop powstał w 1963 roku, były zagadki dotyczące właśnie planet. Ta katastrofa, która się wydarzyła, to zawalenie trochę nam zabrało, ale pozwoliło nam odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących planet. Po pierwsze, rozwikłaliśmy zagadkę Merkurego. Kiedyś myślano, że Merkury obraca się i obiega Słońce w tym samym czasie, ale to był wielki problem, ponieważ Merkury gwałtownie by się rozgrzał z jednej strony. Dopiero radioteleskop Arecibo promieniami radarowymi, ponieważ on też może wysyłać promieniowanie, rozwikłam tą zagadkę i okazało się, że oj, wcale Merkury nie obraca się w ciągu, w tym samym czasie, w którym obiega Słońce, ale jeden obrót zajmuje mu 59 dni, a obieg to jest 88 tych naszych ziemskich dni. No pozostały kolejne zagadki. Wszyscy zastanawialiśmy się, nawet wiemy, że istnieje woda na Marsie, można ją tam postawić i wodę na Marsie można mieć, ale wcześniej radioteleskop Arecibo dał nam odpowiedź na to, że gdzie indziej w Układzie Słonecznym istnieje woda. Już w 1991 roku udało się zobaczyć, udowodnić tymi obserwacjami, że w takich kraterach przy biegunie Merkurego, tam gdzie nigdy nie docierają promienie słoneczne, tam znaleziono wodę, co zupełnie zmieniło pomysł na to, jak powszechna jest woda w całym naszym Układzie Słonecznym. Kolejnym obiektem, o którym nie wiedzieliśmy za dużo, a udało nam się głębiej zajrzeć, była planeta Wenus. Na Wenus ciągle mamy takie gęste chmury, przez to nie jesteśmy w stanie zobaczyć nic pod jej powierzchnią, ale dzięki promieniom radarowych udało się po raz pierwszy w 1971 roku zajrzeć na powierzchnię Wenus, a już tutaj pokazany obrazek również z Arecibo, ale już takiego usprawnionego, jak wygląda powierzchnia Wenus przez ten radioteleskop. Wiele bardzo odkryć się tam zdarzyło. W 1968 roku potwierdzono właśnie to, że te kosmiczne katastrofy, czyli koniec życia gwiazd, niosą ze sobą, czyli powstają po nich pulsary. Po takim ostatnim etapie życia, kiedy ta gwiazda jest gigantyczna, później wybucha jako supernowa, powstaje taka otoczka, pozostałość po supernowej, a w centrum mamy pulsara. I dalej, badając te pulsary, czyli takie bardzo szybko rotujące gwiazdy, Hales i Taylor w 1974 roku odkryli pulsara w układzie podwójnym, w którym bardzo dobrze zgadzają się przewidywania ogólnej teorii względności, czyli to, że te orbity powinny się zacieśniać, za co w 1993 roku dostali Nagrodę Nobla. Ale ten pan, którego tutaj widzimy, to nie jest kolejne wcielenie Jamesa Bonda, chociaż mógłby pewnie, ale to jest profesor Aleksander Wolszczan, którego pewnie wszyscy tutaj widzowie dobrze znają, chociażby z piątkowego wykładu, ale nie sposób o nim nie wspomnieć w kontekście właśnie radioteleskopu Arecibo, bo to w trakcie, gdy radioteleskop był naprawiany, nie mógł się ruszać, profesor Wolszczan obserwował na tym radioteleskopie i co można zrobić, to znana reklama, co można zrobić z takim samochodem, który nie ma kierownicy, tak co można zrobić z teleskopem, którym nie można poruszać się po niebie, no można obserwować to, w którym kierunku ten radioteleskop sobie obserwuje. I Wolszczan też tak zrobił, wybrał kilka obiektów i to, co słyszał, brzmiało tak, to pulsar milisekundowy, czyli bardzo szybko rotująca gwiazda neutronowa, pozostałość po wybuchu supernowej, która wysyła takie drzety promieniowania i to jest idealny zegarek. One zwalniają z czasem, ale bardzo wolno. Na krótkich odcinkach czasu to jest bardzo idealny stoper zegarek. Te pulsy trwają niezwykle krótko, bo taki pulsar, ten, który obserwował Aleksander Wolszczan, to jest aż 160 obrotów na sekundę, czyli dwa razy szybciej niż ruchy najmniejszego ptaszka na Ziemi, czyli kolibra. I jeśli my się znajdziemy w tym stożku promieniowania, które omiata naszą Ziemię, tak jak znajdziemy się gdzieś na powierzchni morza, które omiata nam latarnia morska, to my jesteśmy w stanie co 6 milisekund zobaczyć taki radiowy, czy zdetektować taki radiowy puls.
I PSR 1257 plus 12, tak się pięknie nazywa ten pulsar w gwiazdozbiorze Panny, był obserwowany nie po to, żeby coś tam w nim odkryć, ale żeby zrobić badania dotyczące tak naprawdę powszechności takich milisekundowych pulsarów. Okazało się, że ten zegarek nie chodzi dobrze. Spóźnia się, przyspiesza, właściwie nie wiadomo, co się z nim takiego strasznego dzieje i w tej całej niedokładności była jednak pewna logika. Wolszan poprosił swojego przyjaciela Dale'a Frayla o to, żeby używając kolejnej sieci radioteleskopów VLA zerknął na to miejsce, można tak w cudzysłowie powiedzieć, czyli zbadał to miejsce i razem doszli do wniosku, że wokół tego pulsara krążą dwie planety, to jeszcze przy pomocy takiej komunikacji sprzed 30 lat dogadywali się pomiędzy Puerto Rico a już kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi na temat tego odkrycia i udało im się dwie planety pozasłoneczne odkryć. Taką jedną, która miała 3,4 masy Słońca, drugą, która ma 2,8 masy Słońca, czyli planety podobne rozmiarami do naszej Ziemi. Jest pewien problem, bo taką zagadką do dzisiaj nierozwiązaną, czego nie wiemy, jest to, jak te planety tam powstały. Znaczy to na pewno wiemy, że te planety nie mogły przeżyć wybuchu supernowej. To nie są planety, które gdzieś tam krążyły, gwiazda skończyła swoje życie i nastąpiła eksplozja supernowej i one tam sobie przeżyły. Tym bardziej, że są to planety na ciasnych orbitach. A wspomnieliśmy o okresie orbitalnym Merkurego, który jest podobny, czyli to są takie planety blisko tej gwiazdy neutronowej. Planety dosyć małe, więc ciężko byłoby im się utrzymać w takim miejscu, gdyby zostały gdzieś tam wypchnięte na peryferia, to można byłoby gdybać. Jedną z teorii, która pozwala nam wyjaśnić dlaczego, czy skąd takie planety się tam wzięły, jest taka teoria, że w trakcie tego wybuchu gwiazda towarzysz tego pulsara, czy wcześniejszej gwiazdy, która tam była, z której powstał pulsar, została rozerwana i z jej odpadów, czy właściwie resztek, utworzył się dysk akrecyjny i ten dysk utworzył nam planety. Jeszcze później w 1995 roku odkryto jeszcze jedną, trzecią, mniejszą planetę wokół tego pulsara PSR 1257 plus 12 i warto o tym mówić teraz, ponieważ 9 stycznia 1992 roku zostało oficjalnie opublikowane to odkrycie, chociaż ono nastąpiło wcześniej, mniej więcej pół roku wcześniej i teraz właśnie mamy 30 lat od tego momentu, znaczy za rok będzie takie 30 lat, powiedzmy, publikacyjne, ale w tym roku mamy 30. rocznicę odkrycia pierwszych planet poza Układem Słonecznym. I to jeszcze taką ciekawostkę należy wspomnieć tutaj, że profesor Wolszczan wtedy, kiedy je odkrywał, nie wiedział, że jest pierwszy, ponieważ myślał, że jest drugi. Andrew Lane trochę wcześniej, pół roku wcześniej opublikował pracę, w której pokazał, że on odkrył pierwsze planety też wokół pulsara. Później się okazało na konferencji naukowej, że to nie były pierwsze planety, znaczy, że wokół jego pulsara nie krążą planety, tam był pewien problem z redukcją ruchu orbitalnego naszej planety Ziemi. Przyznał się do tego i Wolszczan nagle na konferencji naukowej stał się odkrywcą pierwszych planet pozasłonecznych, nie jednej, tylko pierwszych dwóch planet pozasłonecznych wokół pulsara, czyli w miejscu, w którym w ogóle byśmy sobie ich nie spodziewali się, bo tak jak NASA kilka lat temu robiła taką serię plakatów, jakby filmowych plakatów o planetach różnych, które gdzieś znamy i właśnie tą planetę nazwano taki zombie world, czyli to jest planety nie do życia, to są planety, ponieważ tam promieniowanie jest tak duże, że żadne życie na tych planetach nie może istnieć, a pierwsze takie planety zobaczyliśmy. Możemy porównać je tutaj z Ziemią, ta najmniejsza, później odkryta jest mniejsza od naszej planety i taką zagadką, mimo że są pewne teorie, taką zagadką do dzisiaj nieodkrytą pozostaje to, jak te planety powstały. No jest to pewien problem, fizycy doświadczalni powiedzą, no to zróbmy więcej doświadczeń, ale nie da się zrobić więcej doświadczeń, trzeba więcej takich, odkryć takich układów. Obecnie takich układów, których jest pulsar i planeta, mamy chyba 5 dokładnie, przy czym z wielokrotnymi planetami to jest tylko jedna z trzema planetami, jeden taki układ, więc próba jest na tyle mała, że ciężko snuć tutaj jakieś teorie. Kolejne nowe obserwacje są nam potrzebne, a niestety zdarzyła się w zeszłym roku ta kosmiczna katastrofa. Jest następca, jak nie wiadomo, kto nam wyprodukuje coś, czego nie ma, to zrobią to Chińczycy. I Chińczycy wybudowali taki 500-metrowy radioteleskop, który się nazywa
Fast, od tam 500 meters, już nie pamiętam końcówki, ale ten radioteleskop ma pewien mankament. Otóż teleskop Arecibo miał 305 metrów średnicy, całej efektywnej średnicy. Ten radioteleskop ma 500 metrów efektywnej średnicy, ale jak się spojrzy, jakim fragmentem on może naraz obserwować, to obserwuje dokładnie 300 metrami. On jest taki duży, żeby móc dłużej śledzić jeden obiekt. Można wirować im tutaj i rozglądać się niejako po niebie, no bo samą czaszą nie możemy ruszać, tutaj tylko Ziemia nam obraca tą czaszą, ale wcale nie jest to instrument o większej średnicy efektywnej niż teleskop, już nieistniejący teleskop Arecibo. Być może tym teleskopem jak najbardziej przyjdzie nam odkrywać kolejne zagadki wszechświata. Czego nie może zrobić teleskop FAST, to nie może wysyłać informacji, on tylko odbiera informacje. A teleskopem Arecibo udało się wysłać kilka informacji w przestrzeń kosmiczną, bo w kierunku gwiazdozbioru Herkulesa, tutaj nad tą tylną, końcem pleców Herkulesa, jest taka gromada kulista, do której, w kierunku której wysłano słynną informację, która w stronę tej gromady kulistej pobiegła, tak zwaną Arecibo Message. Ona tak sobie brzmi, ciąg zer i jedynek. Można ją zdekodować na różny sposób i tutaj moi szacowni przedmówcy, matematycy na pewno by opowiedzieli nam na różnego rodzaju grafach, na ile to skomplikowanych sposobów można zdekodować tą informację i co można by się z niej dowiedzieć, ale tak to wymyślono, że to są liczby pierwsze, 23 na 73, 23 kolumny na 73 wiersze albo 27 wierszy na 73 kolumny. To jest zdekodowana informacja nieprawidłowo, odwrotnie, da się to zrobić i też coś wyjdzie, a jak się ją zdekoduje prawidłowo, to mamy szereg informacji, z których założę się, że żadna obca cywilizacja nie dowiedziałaby się zbyt wiele, jest to bardzo złożona informacja tutaj, ale to pozostaje innym pytaniem, czy w ogóle było sens wysyłać te informacje w stronę gromady kulistej, ponieważ o ile na dzień dzisiejszy wiemy, planet w naszej galaktyce jest mniej więcej tyle, co gwiazd, albo nawet więcej, czyli ponad 200 miliardów planet mamy obecnie w naszej galaktyce. O tyle w gromadach kulistych znajduje się już planety, ale jest ich tam niezwykle mało. Wtedy, gdy wysyłano tą informację w 1974 roku, sądzono, że to dobry kierunek, bo tam jest duża gęstość gwiazd, więc przy którejś może będzie jakaś planeta, jeszcze wtedy żadnej planety nie znano. A okazuje się, że to jest taki trochę słaby kierunek. Tam są planety, są potwierdzone obserwacje, że istnieją planety, chociaż trudno sobie wyobrazić tam życie, bo te siły pływowe od innych gwiazd mogłyby być całkiem, całkiem duże. Obecnie takich planet, na których mogłoby być życie, tu już nie mówię o planetach w gromadach kulistych, ale nie mówię o planetach odkrywanych przez te radioteleskop Arecibo, ale takim pytaniem, czego jeszcze nie wiemy dzisiaj, jest to, czy na której z tych planet istnieje życie. Kolejnym pytaniem, które mogłoby tutaj być implikowane, jest to, czym w ogóle jest życie, jak definiować życie w przestrzeni kosmicznej, co jest niezwykle istotnym pytaniem, nawet ważniejszym od tego, czy ta planeta może tam istnieć ciekła woda, czy nie może. Ale to jest pytanie, które obecnie jest jednym z takich bardziej ciekawych pytań astronomii, bo kosmologowie to tam mają ważniejsze pytania, o których za chwilę usłyszycie i one nam powiedzą o całym wszechświecie. Ja jestem astronomem obserwacyjnym i bardzo by mnie interesowało, czy właśnie gdzieś tam oni są i nas obserwują i czy kiedyś nawiążemy z nimi jakiś kontakt, czy to będzie właśnie taka wiadomość jak ta z Arecibo i czy nam się to kiedyś uda, czy potwierdzimy istnienie życia gdzieś we wszechświecie. Z takim pytaniem tutaj zostawię wszystkich nas oglądających i myślę, że dowiemy się za chwilę jeszcze sporo ciekawych rzeczy. Dziękuję.